Wow, tak szybko się uruchomiła? Co? Nie chcę. No dobra. Witajcie, moi kochani widzowie. Z tej strony ponownie Michał Duński, a tym razem mam dla was do zaoferowania coś takiego. Elite Paratrooper Strike, czyli gra o amerykańskich spadochroniarzach wojennych. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jak widzicie, w menu głównym mieliśmy podgląd na tych lądujących tutaj. No niestety okazuje się, że to jest typowa gra na Unity. Dlaczego tu nie ma M4? To jest to amerykańskie uzbrojenie, o co tu chodzi? Ale nie, dobra, może się czekam. Mamy 10 poziomów, zacznijmy od poziomu pierwszego. Attention squad mates, keep an eye on the dangers coming ahead. Help to avoid collisions with the military squad members during the freefall. Have a safe landing. Good luck. Nie mogę niestety obracać widok i się rozglądać. Co? Jestem tym gościem. Tym, na którym jest... Zabieram teraz strzałka. No dobra. Jesteśmy już coraz bliżej. Jak widzicie, w lewym górnym rogu zmniejsza się pasek dystansu. Nie! Udało się. Co? Nie! 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 Co? Jak to? Kto w ogóle wpadł w tulip up na pomysł, żeby... Gdzie tam kraje świata? Aha, to był pierwszy poziom. Co teraz ciekawe? A więc zanim rozpocząć rozgrywkę, jesteśmy na miejscu.
No ale tak na serio? Nie mogę zabić przeciwnika, gdy ten jest oddalony. Jednak popełniając tę grę. Wyczekiwałem czegoś bardziej zróżnicowanego, a nie jeżeli kolejne kolony mają ludzi. Nawet amunicja jest tu płatna. Squad mates, keep an eye on the dangers coming ahead. Help to avoid collisions with the military squad members during the free fall. Have a safe landing. Good luck. Tym razem teren mniej zurbanizowany. Co? O! Jakby jeszcze tego było mało. Przynajmniej skoki spadochronowe wykonają bardzo... Wypadają bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No tak, to by bym chciał na nich podzielać. To tak będzie cała kolejna poziomy. Wchodzimy ze swoim oddziałem do wioski, a tu mnóstwo wrogów. Ah!
to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego on nie może stać się tyle na to, że do mnie nie trafia czy nie, a ja nie mogę zatrafiać? Dlaczego? Okej, wiecie co? Nie. Tu się dzieje coś dziwnego. Dlaczego można zabijać przeciwników jedynie wtedy? Akurat dlaczego gra została zaprogramowana tak, że przeciwników można zabić jedynie wtedy, gdy się od nich obrywa? Żeby chyba wskoczyć potencjalnego gracza, czyli mnie. Chyba jednak popełniłem błąd, instalując tę grę. No ale niech będzie. Może ja coś postrawię. A tymczasem... Żegnam się z wami, widzę... Wiem, że wyszło dzisiaj krótko, ale cóż, bywa. Widzimy się... Wkrótce. Tak, wkrótce. No bo jak widzieliście, no bo jak sami widzicie po swoich kalendarzach co zapomniałem wspomnieć, no koniec wakacji zbliży się z wielkimi krokami, a chciałbym to zakończyć właśnie tą grą. I akurat taką. Bo ta gra mi się zaciekawiła, no że wow, będzie to jakieś uspoczyszone Medal of Honor Airborne, ale jednak nie. To jest najzwyczajniejszy w świecie klon na Unity, który dodatkowo jest spaprany tym, że nie można zabić przeciwnika w pewnej odległości od niego. A on może stać w tej samej odległości od nas i nas za każdym razem trafiać. Na razie! Jeszcze profile.